Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z tych samolotów, które na stałe wpisały się w historię lotnictwa, był opracowany przez Olega Konstantynowicza Antonowa, dwupłatowy samolot wielozadaniowy AN-2. I w przypadku AN-2 nazwa wielozadaniowy naprawdę nie została nadana tej konstrukcji na wyrost. Dlaczego? No cóż, mam nadzieję, że uda się to dzisiaj. Wyjaśnić i udowodnić, chociaż historia samolotów AN2 jest dość skomplikowana i tak na dobrą sprawę, do tej pory się nie skończyła. Nic też nie wskazuje na to, by do tego końca miało w najbliższym czasie dojść, bo antonowy mają się całkiem nieźle i wciąż latają, także w Polsce. Tak czy inaczej, Kariera inżyniera Antonowa rozpoczęła się od budowy szybowców w grudniu 1940 roku, a według innych źródeł, już po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 roku, jednym z pierwszych udanych projektów Antonowa okazał się szybowiec RF-8, nazwany później A7. Szybowiec posiadał czystą linię aerodynamiczną, był w całości wykonany z drewna. Jedyny wyjątek stanowiło płócienne pokrycie sterów i fragmentu płata pomiędzy głównym dźwigarem a krawędzią spływu. Szybowiec posiadał kijankowy kadłub z zakrytą kabiną i przestrzenią ładunkową, pozwalającą na przewiezienie dziewięciu żołnierzy. Lot szybowcem dla żołnierzy Desantu nie należał do najprzyjemniejszych, ponieważ przedział pasażerski był praktycznie pozbawiony okien. Dostęp do wnętrza zapewniały dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, które umieszczono z przodu kadłuba oraz po prawej stronie za skrzydłami. W skład podwozia. Oprócz tylnej płozy wchodziły dwa koła podwozia głównego, wciągane ręcznie do wnęki po obu stronach dolnej części kadłuba. W sumie wyprodukowano około 400 egzemplarzy, których dostawy rozpoczęły się w pierwszej połowie 1941 roku. W 1942 roku przeprowadzono bardzo ciekawe testy, podczas których szybowiec A7 został wykorzystany jako latający zbiornik paliwa, który holowano za bombowcem dalekiego zasięgu DB-3. Który jednocześnie pobierał paliwo z szybowca. Dość często A7 były holowane także przez mniejsze samoloty, takie jak Tupolew SB-2. Tak czy inaczej, w czasie II wojny światowej, oprócz prac nad szybowcami, Antonow zajmował się także pracą w biurze konstrukcyjnym kierowanym przez Aleksandra Jakowlewa który z kolei odpowiadał za opracowanie całej serii samolotów myśliwskich, które znalazły się także na wyposażeniu polskich jednostek lotniczych formowanych na terenie ZSRR w okresie II wojny światowej po 1943 roku. Po zakończeniu II wojny światowej Antonow otrzymał zgodę na stworzenie własnego biura projektowego, jednakże już na początku jego istnienia powierzono mu zadanie, na którym młody konstruktor mógł się łatwo wyłożyć. Nakazano mu bowiem stworzenie samolotu do wszystkiego, który może dolecieć wszędzie. I wiecie co? Oleg Konstantynowicz zrealizował to zadanie, a jego projekt lata do tej pory, chociaż współczesne wersje tych samolotów bardzo różnią się od oryginalnej. No ale temat na inną rozmowę. No i trzeba powiedzieć szczerze, że nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości samoloty AN-2 oraz ich współczesne modernizacje, modyfikacje Miały trafić na uczciwie wypracowaną emeryturę. Samolot, który później stał się Antonowem AN-2 lub popularnym Antkiem, otrzymał początkowo nazwę. SH-1, czyli sielsko-chaziajstiewny 1, co przez niektórych było tłumaczone jako pierwszy rolniczy, ale przylgnęła do tej maszyny także nazwa kołchoźnik. Prototyp nowego samolotu został oblatany 31 sierpnia 1947 roku, jeszcze zanim projekt otrzymał oznaczenie AN-2. Zbudowany w układzie jednokomorowego półtora płata z czterotaśmowym wykrzyżowaniem komory i pojedynczym zastrzałem międzyskrzydłowym po Każdej stronie, a 2 był prawie w całości wykonany z metalu. Było to dość istotne, ponieważ pozwalało na długą eksploatację samolotów w trudnych warunkach atmosferycznych, panujących na terenie ZSRR. W przypadku samolotów z elementami drewnianymi, z czasem następowały dosyć liczne problemy, na przykład dochodziło do zmian masy i ciężaru samolotu. Jednym słowem, y, sytuacja z eksploatacją na dłuższą metę była dosyć problematyczna, ponieważ. Następowało przyspieszone zużycie różnych elementów, to z kolei przekładało się na właściwości lotne całej konstrukcji, no i mogło doprowadzić do różnych nieprzyjemnych sytuacji, na przykład kiedy samolot po długim okresie stania pod chmurką za bardzo namukł i jego ciężar znacząco wzrastał. Tutaj tego nie było. Samolot z konstrukcją mieszaną czy całkowicie drewnianą wymagał hangarowania. Antonow AN-2 mógł stać pod chmurką. No i jeśli co jakiś czas był nazwijmy to zaopiekowany, to nie dochodziło do poważniejszych zmian własności samolotu. W przypadku Antka konstruktor zdecydował się także na zastosowanie płóciennego poszycia skrzydeł i usterzenia, to był jedyny wyjątek, jeśli chodzi o e, konstrukcję metalową w tym samolocie. Obszerny kadłub miał konstrukcję półskorupową, kabina załogi złożonej z dwóch pilotów była ogrzewana i wentylowana. Statecznik poziomy otrzymał mocne wsparcie w postaci zastrzałów, ponadto maszyna miała stałe podwozie kołowe z kółkiem ogonowym, w którym można było zastosować w zależności od potrzeb opony niskociśnieniowe, narty albo nawet pływaki. Prototyp samolotu był napędzany silnikiem gwiazdowym Świeców AS 21 o mocy 760 koni mechanicznych, ale późniejsze egzemplarze produkowane seryjnie między innymi w Kijowie otrzymały inną jednostkę napędową noszącą oznaczenie AS 62 IR. Silnik ten zapewniał moc tysiąca koni mechanicznych. W 1960 roku Związek Radziecki postanowił przekazać odpowiedzialność za produkcję samolotów AN2 polskim zakładom WSK PZL Mielec. W Polsce została także ulokowana produkcja silników stosowanych w antkach. Nieco wcześniej produkcję licencyjną samolotów AN2 podjęto w Chinach, gdzie maszyna otrzymała nazwę Shia Zhuang. Y5. Oznaczenie Y5 jest z kolei skrótem od Yun Shui. 5, co z chińskiego na bardziej zrozumiały dla europejczyka język można by przetłumaczyć jako samolot transportowy typ 5. Ja się chińskiego niestety nie uczyłem, więc ten mój chiński może być tutaj taki troszeczkę naciągany. Ocenia się, że w sumie na terenie Związku Radzieckiego i Polski wyprodukowano ponad 16 200 egzemplarzy popularnego Antonowa. Przy czym na samą tylko Polskę przypadło 12 000 samolotów, natomiast łączna produkcja, także z tymi egzemplarzami produkowanymi w Chinach, szacowana jest na ponad 20 000 egzemplarzy. No to robi pewne wrażenie. Samoloty AN-2 były produkowane w bardzo wielu różnych wersjach, no i dzisiaj chciałbym nieco miejsca tym odmianom poświęcić. W pierwszym rzędzie chciałbym skupić się na wersjach produkowanych na terenie Związku Radzieckiego. No i tutaj najbardziej podstawową wersją samolotu był AN-2T, czyli podstawowa wersja transportowa, nie budząca większych wątpliwości, nie budząca większego. Zainteresowania. Następnie mamy AN-2F, noszący także oznaczenie AN-2NAK. AN-2F był samolotem eksperymentalnym, opracowanym z myślą o potrzebach radzieckiego lotnictwa wojskowego. Maszyna została zbudowana w 1948 roku i nie wzbudziła większego zainteresowania. Samolot miał prawdziwą szklarnię umieszczoną w centralnej części kadłuba. Posiadał także stanowisko karabinu maszynowego, który miał zapewnić obronę przed atakami myśliwców, a także zdwojone usterzenie pionowe. Maszyna powstała w ogóle z myślą o obserwacji terenu i współpracy z jednostkami artylerii, no ale wkrótce potem rozpoczęła się era śmigłowców i samolot AN-2. F nie wzbudził większego zainteresowania. Według wielu opracowań, na uzbrojenie tej wersji miało złożyć się jeszcze działko kalibru 23 mm. Następnie trzeba wspomnieć o samolocie AN2TP, czyli samolocie transportowo-pasażerskim zabierającym 12 osób oraz ładunek bagażu. Prototyp został oblatany w 1949 roku. Samolot był budowany seryjnie w kilku wersjach, które różniły się od siebie, choć nie były to jakieś znaczące różnice. Na przykład samoloty, które produkowano w Polsce, były znacznie lepiej wyposażone, były znacznie bardziej dopracowane, bardziej zadbane, tak. Taki detal jedną z odmian tej wersji był na przykład samolot AN-2P, czyli samolot pasażerski, który zabierał 12 do 14 pasażerów. Była to maszyna budowana seryjnie dla Aeroflotu. Warto też wspomnieć o AN-2TD, czyli samolocie transportowo-desantowym i szkolnym przeznaczonym dla 12 skoczków spadochronowych. Samolot budowany seryjnie także w Polsce, ale tak jak w przypadku Wcześniejszej wersji, o której mówiłem, polska odmiana była bardziej doinwestowana, że tak to ujmę. Następnie AN2S, czyli samolot sanitarny, przystosowany do przewozu sześciu chorych lub rannych na noszach i dwóch osób służby medycznej, która dysponowała zestawem wyposażenia potrzebnym do udzielenia pomocy. Pojawił się też samolot w wersji salonka, bardziej luksusowy, przeznaczony dla pięciu pasażerów. Niektóre opracowania wspominają o AN-2E, który był przeznaczony do zwalczania pożarów. Samolot posiadał 120 pojemników o pojemności 1 litra, które umieszczono pod kadłubem i skrzydłami. Zbiorniki miały być opróżniane pojedynczo lub seriami, o czym decydował operator w kabinie. System ten jednak okazał się zawodny. No i dalsze prace nad nim wstrzymano. Próbowano jeszcze umieszczać jeden szklany zbiornik pod kadłubem, ale również to rozwiązanie zostało uznane za nie najlepsze i w końcu umieszczono 1200-litrowy zbiornik na wodę bądź środek gaśniczy wewnątrz kadłuba. Do wykonywania oprysków na olbrzymich polach radzieckich kołchozów opracowano specjalistyczną wersję, której nadano oznaczenie AN2SH. Samoloty w tej wersji miały specjalistyczną aparaturę do wykonywania oprysków, a także nieco wyższe podwozie główne. Samolot posiadał wewnątrz kabiny zbiornik na 1400 litrów chemikaliów i był popularnie nazywany po uchoźnikiem Powstała także wersja pływakowa, która w 1964 roku została doraźnie przystosowana do zwalczania pożarów. Powstała także wersja AN2PP, która mogła przenosić ładunek wody przeznaczonej do gaszenia pożarów w pływakach, do których wchodziło 1240 litrów wody, ewentualnie jakiegoś środka gaśniczego. Przed chwilą wspomniałem o samolocie w wersji pływakowej, no i powstała jeszcze jedna wersja, która w ramach biura konstrukcyjnego otrzymała oznaczenie AN4. Samolot był udany i wszedł do produkcji, w której otrzymał oznaczenie AN2W. Podwozie stanowiły dwa duralowe pływaki ze sterami, które ułatwiały manewrowanie na wodzie. Samolot był użytkowany w jednostkach ratownictwa morskiego, rozpoznania, zwiadu i zaopatrzenia statków, a także transportu w rejonie Wielkich Rzek i Jezior Syberii. Nie można też zapomnieć o AN2M, czyli wersji rozwojowej samolotu AN2SH opracowanej w 1964 roku. Wersja ta różniła się zasadniczo od wersji podstawowej, wprowadzonymi zmianami konstrukcyjnymi, m.in. pojedynczą kabiną pilota. Ten samolot był obsługiwany tylko przez jedną osobę. Samolot otrzymał nowe usterzenie poziome i pionowe o większej powierzchni. Prototyp miał wysokie, spiczaste usterzenie pionowe, zaś samoloty seryjne otrzymały usterzenie trapezowe. Końcówki dolnego płata otrzymały kształt kroplowy. Napęd stanowił nadal silnik AS-62IR. AH lub jego zmodyfikowana wersja AS-62M AH o tej samej mocy. Samolot otrzymał laminowany zbiornik na chemikalia o pojemności 1960 litrów. Samolot AN-2M był budowany seryjnie dla potrzeb lotnictwa radzieckiego i na eksport. Kolejna ciekawa wersja to AN-3. Pierwsze informacje na temat samolotu pojawiły się w 1972 roku, gdy ogłoszono, że biuro konstrukcyjne Antonowa ma stworzyć jeszcze jedną specjalną wersję przeznaczoną dla lotnictwa rolniczego, albo jak to się zwykło określać, agrolotnictwa. Ale na kolejne potwierdzone informacje na temat AN3 trzeba było czekać do 1979 roku, gdy faktycznie powstał prototyp samolotu AN3 z wydłużonym, smukłym nosem, w którym umieszczono silnik turbośmigłowy głuszenko w TWD 10B o mocy 952 koni mechanicznych, który napędzał wolnoobrotowe śmigło o wielkiej średnicy. Nowe śmigło zostało wprowadzone w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Lotu podczas przelotów z małymi prędkościami. Samolot przenosił o 40% więcej chemikaliów od typowego Ant-2, no i próby odnowienia tego projektu podjęto w latach 90., gdy pracę nad Antonowem 3 prowadziła firma Poljot, która podejmowała cały szereg kampanii promocyjnych nowej konstrukcji właśnie z samolotu AN-3 czyli poczciwego Antonowa z silnikiem nowego typu turbośmigłowym, no, i pomimo planów zamówienia kilku maszyn tego typu, m.in. przez rosyjskie lotnictwo wojskowe, które zamierzało wykorzystywać je do transportu spadochroniarzy i szkolenia spadochroniarzy, tej konstrukcji nie udało się powtórzyć sukcesu poprzednika. No, według niektórych opracowań, w sumie wyprodukowano 25 samolotów w tej wersji. Ostatnią godną odnotowania Opracowaną w ZSRR wersją Antonowa AN-2 był AN-6, który wszedł do eksploatacji jako AN-2ZA. Był to samolot wykorzystywany do prowadzenia badań meteorologicznych na dużych wysokościach. Wersja ta posiadała oszklone stanowisko dla obserwatora, które umieszczono u nasady statecznika pionowego. Maszyna była napędzana silnikiem AS62IR, AH który dostał turbosprężarkę TK zamontowaną po prawej stronie kadłuba pod kabiną. Zastosowanie turbosprężarki było działaniem celowym, które miało zapewnić dużą moc silnika nawet na pułapie rzędu 10 000 m. W celu lepszego chłodzenia samolot stracił swój dość charakterystyczny kołpak śmigła. Zmiany dotknęły także lotki umieszczone na płacie. W standardowej wersji samoloty AN-2 miały lotki szczelinowe, natomiast w wersji AN-2ZA zastosowano lotki proste. W sumie wyprodukowano bardzo niewiele maszyn w tej wersji. Oprócz wyżej wymienionych pojawiły się także próby budowy ekranoplanu w oparciu o AN-2, gdzie zachowano podwozie i kadłub, do którego doklejono olbrzymie skrzydło. No, trzeba też wspomnieć o samolocie w wersji LV czyli wodnopłacie do gaszenia pożarów samolocie AN-2M o którym już wspominałem ten samolot był produkowany w zakładach DMZ numer 464 na północ od Moskwy czy chociażby w wersji PF przeznaczonym do fotografowania terenu no i maszynę w tej wersji produkowano także w Polsce ale tradycyjnie ta wersja polska Znacząco różniła się od wersji radzieckiej. Można też poruszyć wątek samolotu AN2, jednego egzemplarza, któremu nadano oznaczenie AN2RT. No i była to latająca stacja telemetryczna. Natomiast historia Antonowa AN2 trwa nadal. W 2011 roku został opracowany samolot SIP-NIA TVS-2MS który powstał w wyniku prac prowadzonych na terenie Syberyjskiego Instytutu Badań Lotniczych. Maszyna dostała silnik o mocy 1100 koni mechanicznych produkcji amerykańskiej i na początku 2017 roku już było wyprodukowanych 16 samolotów tego typu, które znajdowały się w służbie. Powstała też odmiana, nazwijmy go Sybiraka ze skrzydłami kompozytowymi, a także produkowana w U1-UDE wersja z całkowicie kompozytowym kadłubem, która jest produkowana seryjnie od 2019 roku. I według różnych informacji, w 2025 roku ma zakończyć się produkcja serii obejmującej 200 egzemplarzy samolotu. Noszącego oznaczenia sib tvs 2 tts Hu, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Nawet nie wchodząc w szczegóły i po prostu tak ślizgając się po temacie, okazuje się, że temat wariantów i odmian samolotów AN2, samego samolotu AN2 jest bardzo szeroki, dlatego już dzisiaj zapraszam na kolejne materiały w ramach miniserii. Poświęconej samolotom AN-2. A jeśli dzisiejszy film wzbudził Państwa zainteresowanie, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, na przykład za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie, lub też za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający otrzymują różne bonusy, m.in. wcześniejszy dostęp do filmów. Mam także nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem. Do widzenia!